Kłodzkiej hali sportowej odbyło się spotkanie 15 kolejki rozgrywek trzeciej ligi koszykówki mężczyzn. Tutejsza drużyna Chrobry 21 Kłodzko podejmował drużynę Franz Gardiner Polonia Świdnica, której trenerem była gwiazda polskiej koszykówki Mieczysław Młynarski. W latach 80. był reprezentantem naszego kraju i jest posiadaczem swego rodzaju rekordu Polski w liczbie zdobytych punktów w jednym spotkaniu, bo 90. Rekord ten do tej pory nie został pobity. Myśli pan, że w trzeciej lidze zbliżą się do tego wyniku? Ja myślę, że ciężko jest, bo średnio teraz drużyna rzuca około trzeciej lidze około 70-80 punktów, to będzie ciężko. Tym bardziej, że teraz rzucają za 3 punkty również, a wtedy nie było takich liczonych rzutów za 3 punkty. To prawda, bo jakby było w ten czas liczone za 3 punkty, to ja miałem co najmniej 10 do 14 punktów więcej. Drużyna Franz Gardiner Polonia Świdnica w tabeli trzeciej ligi przed tym spotkaniem zajmowała 8 pozycję z dorobkiem 13 punktów, ale do tej pory rozegrała tylko 9 spotkań. Z powodu tego, że u nas tam, gdzie my gramy w Świdnicy na tej hali, jest jedna hala i tam grają siatkarze, piłkarze ręczni i inne grupy młodzieżowe, także często wychodzi tak, że hala jest zajęta i musieliśmy mecze przekładać. W tabeli trzeciej ligi Chrobry 21 Kłodzko przed tym spotkaniem był na 7 pozycji, jednak dotychczas planowo rozegrał wszystkie swoje spotkania. Polonia Świdnica w pierwszym meczu z Chrobrym 21 Kłodzko wygrała przed własną publicznością 60-54. Tym razem faworytem wydawali się Kłodczanie, którzy pomimo ostatniej wysokiej porażki z Chromikiem Żary wcześniej odnieśli 3 zwycięstwa z rzędu, tym z liderem rozgrywek MKS-em Mazbut Szczaw. No jednak zespół z Żar to zespół jest jak na razie poza naszym zasięgiem. Myślę, że główny kandydat do awansu do drugiej ligi. Jeżeli się tak nie stanie, to będzie ogromna niespodzianka. Pomimo tej przegranej straciliście dobrze spisującego się Dawida Krupińskiego, który dołączył do kontuzjowanego Michała Weissa. No niestety tak, Dawid doznał skręcenia stawu skokowego, dosyć poważna kontuzja, bo tam jeszcze więzadła są ponadrywane, także myślę, że 2 miesiące przerwy dla niego, także do końca rozgrywek niestety już Dawida nie zobaczymy na parkiecie. No szkoda, bo naprawdę bardzo dobrze funkcjonował w ostatnich kilku meczach i to głównie w pierwszej piątce wychodził ten zawodnik. No szkoda, że go dzisiaj nie będzie. No, po dłuższej przerwie też wraca do składu Michał Weiss i mam nadzieję, że to będzie uzupełnienie i dodatek taki dla nas, że możemy tutaj spokojnie wygrać. Właśnie widzieliśmy, żeby powygrywali ostatnio parę meczy. Mają dobrą drużynę. U nas akurat w dniu dzisiejszym nie ma 3 podstawowych zawodników, bo mają swoją pracę służbową, wyjechali do Hiszpanii i musieli zostać we Wrocławiu. Także przyjechaliśmy tutaj powalczyć, a jak będzie, to się okaże po meczu. A tymi zawodnikami wspomnianymi przez trenera, których zabrakło w tym spotkaniu, byli Andrzej Słobodzian, Artur Pełka i Lucjan Okraszewski. Od początku pierwszej kwarty spotkanie nie układało się po myśli Kłodczan, którzy źle funkcjonowali w obronie i nie lepiej prezentowali się w ataku. Pierwszą kwartę Chrobry 21 Kłodzko przegrał 18-26, ale w drugiej rzucił zaledwie 4 punkty przy 15 przyjezdnych i do przerwy przegrywał wyraźnie 22-41. Gra idzie nie po naszej myśli, nie realizujemy założeń trenera. No, w tej połowie drugiej zrobimy wszystko, żeby się poprawić. Na razie prowadzicie 20 punktami, to dość wysoko. Na razie realizujemy dobrze założenia trenera, gramy dobrze w obronie, mądrze w ataku i to przynosi skutki. W trzeciej odsłonie gospodarze zdobyli tylko 7 punktów. Świdniczanie natomiast sukcesywnie powiększali swoją przewagę i po 30 minutach prowadzili już 54-29. Podopieczni Czesława Radwańskiego dopiero w ostatniej ćwiartce nawiązali walkę. Ostatnie 10 minut wygrali 20-13 i nieco zmniejszyli straty. Ostatecznie ulegli Franz Gardiner Polonii Świdnica 49-67. Ja myślę, że zagraliśmy jeden z lepszych meczów na wyjeździe, mimo że byliśmy osłabieni brakiem 3 zawodników. Drużyna wyjątkowo dzisiaj była skoncentrowana i zagraliśmy poprawnie w ataku i w obronie, żeśmy wyeliminowali przeciwną drużynę, która u siebie rzuciła tylko niecałe 50 punktów. Myślę, że nasz zespół dzisiaj, nasza dyspozycja zostawiła sporo do życzenia. Graliśmy nieskutecznie w ataku, w obronie też wiele błędów. No, dzisiaj naprawdę przede wszystkim 2 zawodników gości w dobrej dyspozycji rzutowej. Zabrakło troszkę też, myślę, mobilizacji dzisiaj, bo byliśmy zespołem jakimś ospałym, że tak powiem. No niestety nie udało się. Mam nadzieję, że może za tydzień się odkujemy. Kolejny mecz na własnym parkiecie Chrobry 21 Kłodzko rozegra w niedzielę 4 marca, a zmierzy się w przedostatniej kolejce ligowej z zespołem UKS Rio Team Złotoryja. Początek spotkania na Kłodzkiej Hali Sportowej o godzinie 17:00. Wstęp wolny. Relacja z tego wydarzenia również w tygodniku Euroregio Glacensis.